Witam Państwa na kolejnym moim filmiku. Ten filmik będzie adresowany do tak zwanych gadżciarzy, czyli do kogoś, kto się lubi wyróżnić. Jest to tak zwana funkcja Smart Connect. Koszt takiego urządzonka to jest 379 zł. I co to nam daje? Daje nam to, że możemy sobie wykonywać, proszę Państwa, kawę na odległość. Jest to taki nadajniczek koloru niebieskiego. Tak samo wygląda jak nadajnik, który kupujemy sobie w zestawie z chłodziarką Wi-Fi Wireless. Tylko tamten jest czarny, a ten jest niebieski. Ten czarny nadajnik komunikuje się tylko i wyłącznie z chłodziarką. Natomiast ten multinadajnik, tak go sobie nazwałem, on się komunikuje zarówno z chłodziarką, jak i z naszym tabletem. Co potrzebujemy i co nam to wszystko da? Ta funkcja Smart Connect daje nam to, że możemy sobie wykonywać kawę na odległość, nie podchodząc w ogóle do ekspresu. Wszystkie rodzaje kaw. Co potrzebujemy? Potrzebujemy tablet, ten nadajnik, który instalujemy sobie w ekspresie do kawy. Tyczy się to generalnie modeli na dzień dzisiejszy. Tyczy się to modeli Z6, E6, E60, E8, E80. Oczywiście ta paleta ekspresu będzie się stale zwiększała, a film będzie się starzał. Tablet musimy mieć, proszę Państwa, z Androidem minimum 4.4. Wzwyż oczywiście. Ściągamy sobie aplikację ze strony Jury. Tam są trzy aplikacje: Jura Connect, Jura Coffee i Jura Coffee Professional. Jeżeli mamy ekspresus do użytku domowego, tak jak tu mam Jurę Z6, Państwo widzicie w tle, to używamy sobie, ściągamy sobie aplikację Jura Coffee. Pokażę Państwu, jak ta aplikacja wygląda. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Powinno coś być widać. No, tak wygląda ta ikonka i tak samo wygląda w internecie. Ja już ją sobie ściągnąłem. Tak wygląda, proszę Państwa, panel ogólny, podstawowy. Mamy tu wszystkie rodzaje kaw. Oczywiście w zależności od rodzaju ekspresu. Im ekspres uboższy, tym ta lista tych kaw będzie mniejsza. Tutaj mamy wszystkie statystyki czy możliwości danego programu. Licznik kaw, których jak wykonaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, proszę Państwa, bak. Tutaj mamy nastawy produktów. Załóżmy, że chcę sobie ustawić latte macchiato. Proszę zobaczyć. Wchodzę w latte macchiato. Mam teraz po kolei wszystkie jej możliwości, czyli moc kawy, ilość wody, ilość mleka, ilość pianki, tak dalej, temperatura, pauza. Mogę sobie dowolnie tutaj konfigurować. Na przykład moc kawy, proszę zobaczyć. Tyle, tyle. Save, czyli za sobie to programujemy. No i tak dalej. Ilość wody, proszę zobaczyć, 45 ml. Przesuwamy sobie, ile chcemy. O. Potwierdzamy. No i na przykład temperaturę. Proszę bardzo, też mam wysoką, normalną, niską. Ustawię na wysoką. Pauza. 20 sekund. Powiedzmy, że nie będę zmieniał. No i bak, tutaj mamy te rodzaje kaw. I tu mamy konfigurację po kolei wszystkich kaw. Wszystkie kawy możemy sobie zaprogramować, jak dowolnie chcemy. I to zostanie zapamiętane w tym naszym tableciku. Powrót. Zanim zaczniemy ogólnie naszą pracę, początkowo musimy wcisnąć connect, czyli połączenie się z ekspresem. Robimy to tylko raz. Tablet nas poprosi, oprogramowanie nas poprosi o wpisanie PIN-u, a może mogło być tam akurat 4.0, potwierdzamy i wtedy tu mamy połączenie, takie kreseczki z informacją connected. To znaczy, że ekspres jest odczytany, to akurat jest model Z6, połączenie jest aktywne. Później jak już tylko włączamy tablet, to on już pamięta te wszystkie nastawy. Tu mamy instrukcję, co i jak tam robić. Wyjdę z tego. Co tu jeszcze Państwu powiedzieć? Właściwie to wszystko.
funkcji jest troszeczkę więcej. Settings. Tu mamy jeszcze na przykład, tu mamy możliwość wyłączenia na przykład panela. Tutaj ja dokładnie. Mamy możliwość wyłączenia panela w ekspresie. Teraz nam panel w ekspresie zgasł. Taka funkcja może się przydać na przykład gdzieś w kawiarni, albo w jakiejś barze, albo jakieś, nie wiem, knajpce. Ale o tym powiem później. Ja sobie ten wyświetlacz włączę. O, tu mamy też możliwość zablokowania sobie hasłem menu. Liczniki, jaka jest wersja oprogramowania, statystyki i tak dalej. Generalnie nas interesują zawsze najczęściej te dwie funkcje, czyli programowanie kaw albo homepage, czyli już wykonanie danych kaw. Załóżmy, że chcę sobie wykonać espresso. Proszę bardzo, wciskam. Mam 3 sekundy. Mogę się jeszcze rozmyślić. Jak się nie rozmyślę, jak to wykonuję kawę. I to pokazuje, proszę bardzo, jak to wygląda. Nalewa nam się tutaj ta filiżaneczka, się zapełnia. Pokazuje tam dokładnie, ile mililitrów nalewa, na ile ustawionych. Ja akurat sobie ustawiłem na 65 ml. Mogę zatrzymać w każdej chwili. Mogę też wpłynąć na ilość naparu. Mogę sobie zmniejszyć, mogę zwiększyć sobie tą ilość. O. Mamy gotową kawkę. Tak to wygląda. I no tu nam powraca do pozycji wyjściowej wyświetlacz. Proszę bardzo, gotowa, zrobiona. Jakie są minusy tego urządzenia? Teraz Państwu pokażę. Wykonam sobie teraz na przykład ristretto. Wciskam. Ekspres nam wykonuje kawkę. No właśnie, to podstawi filiżankę. Jeżeli też nie mamy, proszę Państwa, chłodziarki, tak jak ja tutaj mam, to wtedy też no, mleko musi być wyciągnięte z lodówki, postawione, wężyk włożony. Filiżanka, czy tam szklanka danej kawy musi zawsze podstawiona. No są minusy tego rozwiązania oczywiście. Gdzie to może się przydać? No, może na jakichś imprezach, albo na przykład wyobraźmy sobie, że oglądamy telewizję, meczek sobie leci, no, nasza małżonka czy dziewczyna chce, żebyśmy zrobili kawę. Jak odejdziemy od telewizora, no to możemy przegapić bramkę. A z kolei jak odmówimy żonie, to będzie foch. No więc z taką pomocą, tablecikiem, możemy sobie spokojnie ten problem rozwiązać, zakładając, że jest szklanka postawiona w ekspresie. Może też to się przyda takie rozwiązanie, proszę Państwa, na przykład w jakichś kawiarniach, gdzie klient sam sobie może na przykład wykonywać kawę. Można by jakoś wbudować takie wyświetlacze w stoliki, albo każdy klient może coś sobie takiego mieć, albo kelner może na przykład od razu wykonywać taką kawę przy zamówieniu, albo jeżeli ekspres stoi gdzieś na przykład przed jakąś tam ladą gdzieś na zewnątrz, a z założenia zawsze podstawiamy filiżankę, bo to trzeba założyć, no to wtedy też możemy sobie jakby sterować na odległość wykonaniem kawy. Są minusy tego urządzenia oczywiście, no nie mnie to oceniać. Ja jestem tutaj od tego, żeby Państwu pokazać, że taka możliwość istnieje, że ekspresy Jura Z6, E8, E6 taką funkcję posiadają. Na pewno, jeżeli chcemy zaimponować naszej drugiej połowie, czy tam kolegom, kumplom na domówkach, to się na pewno sprawdzi. No, także nazywa się to Smart Connect. Koszt 379 zł. Taka jest cena Jura Polska. Nie jest to trudne. Wystarczy, instalujemy tylko w gnieździe diagnostycznym taki chip. Łączymy się przez Bluetootha i to właściwie temat nam zamyka.